Zastanawiamy się czasem, na czym polegała potęga pierwszych piastowskich wojowników. Jak wyglądały ich armie, czy to były rycerze, jak oni walczyli, jak byli uzbrojeni. Dzisiaj jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, gdzie wyeksponowano to uzbrojenie. Jesteśmy w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu i tutaj opowiem wam o tym, jak to wszystko mogło wyglądać. Dlaczego mogło? No, dlatego, że żartujemy, że archeologowie na pierwszym roku uczą się takich słów jak chyba, być może i prawie na pewno. Szczególnie jeżeli dotyczy to tych dawnych epok. Zastanawiamy się czasem, jak wyglądała potęga Piastów, naszych pierwszych władców jeszcze wtedy starszej Polski, czy Civitas Gnieźnieńskiej, bądź też państwa mieszkowego. Jak wyglądali ich wojownicy, na czym polegała siła militarna tych ludzi, w jaki sposób potrafili zająć potężne tereny i skąd brała się ich siła ekspansji i też agresja. Zaskoczyłem was? Agresja. Ten mit o tym Słowianinie, który jest pokojowo nastawiony, przyjazny i gościnni byli, ale taki maksymalnie gościnny, to jest mit, który powstał prawdopodobnie w okresie romantyzmu. Jeżeli sięgniemy do kronik, nawet tych naszych, Gala Anonima, widzimy zupełnie inny obraz naszych przodków, jako dzielnych, wojowniczych, znakomitych strategów, taktyków i wojowników. Ale jak oni wyglądali? No wiemy, że pod koniec X wieku dotarli w to miejsce, w którym my się dzisiaj znajdujemy. My jesteśmy w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Tutaj dotarli, pewnie przyciągała ich jak magnes sól, której jest tutaj bardzo dużo i którą pozyskiwano już od setek lat, ale też otwarcie się na Bałtyk i próby dominowania tego Oceanu Północnego, tej wielkiej terra incognita, czyli miejsca, które mogło ich otworzyć na świat. Tutaj w muzeum wyeksponowano uzbrojenie takich trzech okresów, które możemy sobie wydzielić. W ogóle należy pamiętać o tym, że w okresie X, XI i nawet XII wieku nie mówimy jeszcze o rycerzach. Rycerze to trochę późniejszy okres. Tutaj mamy wojowników. I tak, taką podstawą tej siły militarnej, tych jednostek wojskowych prowadzonych przez Mieszka, a potem przez Bolesława Chrobrego czy Bolesława Krzywoustego, który też wiąże się z historią Kołobrzegu, taką podstawową jednostką taktyczną byli tak zwani tarczownicy albo też topornicy. Byli to wojownicy lekko uzbrojeni, praktycznie pozbawieni opancerzenia, nie mieli na głowach raczej drogich w tym okresie hełmów. Swoje ciało chronili z dużym prawdopodobieństwem okrągłymi drewnianymi tarczami, a w ręku do walki zabierali ze sobą topór. Moja ulubiona zagadka, jeżeli mogę. Czym się różni topór od siekiery? Siekiera służy do rąbania drzewa. Topór służy do rąbania tych, którzy nie chcą się odsunąć. Czyli topór jest bronią wyspecjalizowaną do walki. To jest ta podstawowa jednostka taktyczna. Mieli oczywiście więcej uzbrojenia. Na pewno mieli ze sobą włócznie, które w tym okresie były bardzo tanie, mało żelaza, duży zasięg broni. Na pewno mieli ze sobą łuki i strzały, być może proce sznurowe, zwane popularnie procami Dawidowymi. Wiemy z opisów kronikarskich, bizantyjskich, dotyczących tych wcześniejszych jeszcze Słowian, że Słowianie kochali wojny partyzanckie, kochali zasadzki, gwałtowne ataki, pozorowane ucieczki. Mamy tego dwa przykłady. Jeden to bitwa Mieszka z Wichmanem i potem analogiczny to bitwa pod Cedynią, kiedy wojowie Mieszkowi stosują dokładnie ten sam numer. Nigdy się Niemcy nic nie nauczyli przez lata, czyli pozorowany atak, ucieczkę i uderzenie z flanki. Podstawowa siła militarna w okresie Mieszka, jeszcze przed chrztem, było to pospolite ruszenie, możemy powiedzieć w ten sposób. Wtedy obowiązywał system wiecowy, plemienny. Mieszko zbierał wojowników do siebie. Wczesny Mieszko, taki bardzo wczesny, bo ten późniejszy też wiemy, że już tworzył zawodową armię. Jeżeli chcemy powiedzieć, kiedy w Polsce powstała zawodowa armia, to są czasy właśnie księcia Mieszka. Wiemy, że Mieszko swoich wojowników utrzymywał, zbroił. Wiemy, że wymyślił też system ubezpieczeń społecznych, bo jeżeli jeden z wojowników ginął, to Mieszko do osiągnięcia dojrzałości utrzymywał jego dzieci. Czyli już wiemy, taki prosty topornik ma tarczę, topór, często łuk i strzały. Ale już Mieszko, a potem jego syn Bolesław, najpotężniejszy władca w historii Polski, stworzył wyspecjalizowane jednostki militarne. Tu możemy mówić o wojownikach konnych, wojownikach pancernych, uzbrojonych, nie tak jakby się wydawało. Jest taki
mit, taka historia, która mówi o tym, że tu były wielkie puszcze, okej, one były, że myśmy byli tak oddzieleni od tej całej cywilizacji europejskiej, cywilizacji zachodniej, ale nie jest to prawda. Mieszko, później Bolesław, znakomici politycy zaangażowani w politykę cesarstwa rzymskiego, niemieckiego, chrześcijańskiego, to byli ludzie niezwykle światli jak na tamten okres. I tak też Bolesław tworzył jednostki pancerne, zbrojąc je w najlepszą broń, jaka była dostępna w tamtym okresie. Wiemy, że jego najlepsze jednostki poruszały się konno. Wiemy, że mieli na sobie kolczugi, czyli zbroje złożone z tysięcy kółeczek znitowanych razem. Każde kółeczko było spięte osobnym nitem. Na głowach mieli hełmy. Jak chcą kronikarze, w hełmach wojów bolesławowych można było się przejrzeć. Czyli wyglądali okazale, wyglądali dumnie, strasznie dla swoich wrogów, a też byli niezwykle skuteczni w boju. Poruszając się konno, ich główną bronią, którą wykorzystywali, była włócznia. I to jest ta włócznia na przykład taka, jaką możecie zobaczyć tutaj na wystawie oryginał w gablocie, bądź też wykonaną przez specjalistę kowala replikę tego oryginału, złożoną z wielu warstw żelaza i stali. Możemy powiedzieć, że to trochę taka technika zbliżona do tego, jak wykonywano japońskie miecze. Tak, bo mamy miękkie żelazo, mamy do tego dołożony, dogrzany pasek stali, który tak naprawdę w tym czasie był ostrzony i on stanowił największe tą część bojową tego urządzenia. Włócznie uderzając z konia nie stosowano raczej tak, jak znamy z filmach o rycerzach. Rycerz jadąc na koniu kopie trzymał pod pachą, wykorzystując pęd konia, ciężar swój, ciężar konia do tego, żeby uderzyć z pełnym rozpędem. Kopia w czasie uderzenia pękała i rycerz musiał sięgnąć po inną broń. Włóczni używało się trzymając ją wysoko w podniesionej ręce. To jest tak jak ułani w czasie II wojny światowej bądź też I wojny światowej stosowali lance, czyli wojownik dojeżdżał do przeciwnika, wbijał włócznię, wyrywał ją i dalej mu zostawała w ręku. Mamy czasy Mieszka i mamy czasy Bolesława, zwanego Chrobrym, potężnych władców. Państwo, które zbudował Bolesław, jego rozmach i rozmiar, możemy spojrzeć na nie w ten sposób. Zobaczcie, jesteśmy w Kołobrzegu. To jest jedno z miast peryferyjnych państwa Bolesława, odsunięte bardzo dalej od stolic bolesławowych. Stolica była tam, gdzie był książę. Czyli w Gieczu, Ostrowie Lednickim, Poznaniu, Gnieźnie, zależy gdzie się przemieścił. Czyli to miasto na peryferiach w czasie zjazdu gnieźnieńskiego otrzymuje status biskupstwa jako jedno z kilku miast w Polsce, ale to są pierwsze biskupstwa, które zostały utworzone. Czyli jaki rozmach mamy po drodze, bagna noteckie, przez które trzeba było się przedzierać, ogromne odległości. Dla Chrobrego nie było to problemem. On dostrzegał potencjał w tym, że jego państwo, jego starsza Polska będzie miała zasięg aż do wód Bałtyku. Niestety krótko po ustanowieniu tutaj biskupstwa wydarzyło się coś, przez co Bolesław Chrobry zaczął tracić wpływy na Pomorzu. Potem wiemy, reakcja pogańska, kraj zachwiał się w posadach, w zasadzie zawalił. Ale mamy tę kronikarską opowieść. Jeżeli sięgniecie do Gala Anonima, to jest to historia spisana przez mnicha dla Bolesława Krzywoustego. I tutaj piękne słowiańskie imię, Bolesław. Bolej Sław. Więcej sławy, jeszcze więcej, będę jeszcze potężniejszy. I tak Gala Anonim udowadnia, że Bolesław Krzywousty ma wszelkie prawa do tego, aby być najpotężniejszym władcą Słowiańszczyzny, ponieważ sięga tradycją do swoich wielkich poprzedników Bolesława Chrobrego i Bolesława Śmiałego. Jest na obrazie, na grafice, to w zasadzie rysunek, Jana Matejki, Bolesław Krzywousty wyobrażony w sposób dość zaskakujący. Na głowie ma szłom, replikę takiego szłomu możecie zobaczyć tutaj. Szłom, taki typowy słowiański hełm, natomiast przepasany jest pasem góralskim. Dlaczego? Bardzo prawdopodobnym jest, że Bolesław Krzywousty bardzo często na Pomorzu bywał. Wiemy, że kilka razy próbował zdobyć Kołobrzeg, zająć Kołobrzeg. Najczęściej udawało mu się spalić Podgrodzia, czyli rzecz bardzo istotną dla mieszkańców tego niezwykle bogatego
miasta. Za trzecim razem, kiedy szedł w tą stronę, wpadł na chytry pomysł. Najpierw zdobył Białogard i spalił Białogard. Kiedy kupcy kołobrzescy zobaczyli, co stało się z ich sąsiednim miastem, przywitali Krzywoustego w połowie drogi nad Bałtyk. Jak byli uzbrojeni wojownicy Bolesława Krzywoustego, są pewne różnice przez te kilkaset lat. Trochę się zmieniło. Hełmy jeszcze są podobne, chociaż tutaj już przede wszystkim hełmy normańskie z zasłoną twarzy, tak zwanym nosalem. Więcej zbroi przeszywanych, złożonych z wielu warstw materiału, kaftanów pikowanych, bądź też już być może przeszywanic, ale najciekawsze zmiany zaszły w tej broni defensywnej, czyli w tarczach. Już w wieku XII nie zobaczymy tych takich tarcz okrągłych, no, na pewno nie w takiej frekwencji, jak one były za czasów Chrobrego. Więcej pojawia się tarcz tak zwanych migdałowatych w kształcie migdała. Tutaj mamy taką ciekawostkę. Tarcz w ogóle z tamtego okresu zachowało się niewiele. Jedną z najciekawszych to znalezisko ze Szczecina. Tarcza trójkątna, wyciągnięto ją z ziemi, kiedy była płaska i bardzo długo zastanawialiśmy się, jakie ona mogła mieć znaczenie bojowe i jak mogła wyglądać w czasach piastów. Okazuje się, że najprawdopodobniejszy kształt tej tarczy to bardzo mocne wygięcie, tak żeby wojownik, trzymając tarczę w ręku, był osłonięty tak z prawej strony, jak i z lewej. Całkowicie zakryty tarczą. Z ikonografii wiemy, że walcząc z tymi tarczami, wojownicy opierali dół tarczy o kolano, natomiast górę tarczy odsuwali maksymalnie od swojego ciała. Czy można było w ten sposób zrobić to, co znacie z filmów, na przykład z filmów o wikingach, niezwykle popularnych ostatnio? Wiecie, jak tam ukochany przez panie Ragnar albo ukochana przez panów Lagerta krzyczy Shieldwall i oni składają te tarcze, bach, na zakładkę i już nikt nie może się przez to przebić. Nie, taką półokrągłą tarczą raczej nie dało się z tego zrobić. Jak więc wyglądały poszczególne pojedynki? Jak wyglądała bitwa? Możemy próbować sobie to wyobrazić. Być może bliżej było tej taktyce do tej stosowanej przez legiony rzymskie. Tam też te tarcze były takie bardziej, nie? Powyginane. Także wiemy, jak bardzo piastowie rozumieli znaczenie Pomorza. Wiemy, jak byli uzbrojeni, ale to jest trochę tak jak z fotografowaniem, nie? To nie aparat robi zdjęcia. Zdjęcia zawsze robi człowiek. Tak samo jest z wojownikami. Nie, no ja nie mówię o tym, że jak ktoś ma wypasionego kanona, to mu łatwiej niż smieną. Oczywiście, no, chociaż teraz to są chyba różne pomysły na to. Ale dobrze uzbrojony wojownik to jest raz, ale dwa to jest ta nasza polska determinacja. To głębokie przekonanie, jak widzimy już od ponad 1000 lat, że my po prostu nie możemy przegrać. Czyli psychologowie dzisiaj by powiedzieli, że chyba chodziło o nastawienie pierwszych piastów do walki. Jest pewien psycholog, który mówi o tym, że podstawą przy wykonywaniu jakiegokolwiek zadania, jeżeli przymierzacie się do jakiegokolwiek zadania, należy mieć plecy proste i patrzeć prosto przed siebie w cel. To jest taka pozycja przyjęta do walki, pozycja agresywna, dzięki której nasz mózg otrzymuje komunikat, że idziemy naprzód i mamy spore szanse, żeby wygrać, a być może nasze neurony myślą sobie, że na bank wygramy. Dlatego idzie nam wtedy łatwiej. Czyli jaka była tajemnica pierwszych piastów? Dlaczego dawali tak znakomicie radę? Uzbrojenie to jest jedno, nie? Ale dwa to jest ten nasz wewnętrzny, gdzieś tam się tlący patent na to, żeby zawsze mieć plecy wyprostowane i zawsze patrzeć prosto przed siebie. Dzięki.